budynek za mną to Poniatówka. I jej nazwa nie pochodzi od księcia Poniatowskiego, ale od Juliusza Poniatowskiego, przedwojennego ministra rolnictwa. Dzień dobry, ja się nazywam Andrzej Jurak i zabiorę Państwa w podróż do Poniatówek. Pokażę, co zostało z szeroko zakrojonej akcji osadniczej i co pamiętają mieszkańcy tych jakże uroczych obiektów. Zapraszam w pierwszą podróż do źródeł przedwojennej reformy rolnej. Trzebień i Kotomierz w roku 1936 wchodziły w skład województwa poznańskiego. Był to przed wojną teren powiatu bydgoskiego. To przykłady majątków dworskich, które w tym roku praktycznie przestały funkcjonować, ponieważ zostały przeznaczone do parcelacji. O tych majątkach szczegółowo powiemy w dalszych odcinkach. Kandydaci do parcelacji pochodzili głównie z dwóch źródeł. Pierwsze to małorolni z województwa krakowskiego, a drugie służba folwarczna z parcelowanych majątków. Dlaczego tak się działo? Okres dwudziestolecia międzywojennego charakteryzuje nadmiar ludności wiejskiej. To główny powód reformy rolnej, która miała złagodzić ten problem. Ponadto poprzez parcelację, scalanie gospodarstw i meliorację gruntów chciano podnieść wydajność ziemi. Akcja parcelacyjna była najbardziej widoczna podczas budowy osad. Wznoszone były pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, Państwowego Banku Rolnego, również wykonywały je osoby prywatne we własnym zakresie. Państwowy Bank Rolny odgrywał w parcelacji szczególną rolę, ponieważ ustalił zasadę, że osadnikom oprócz kredytu należy przekazywać zabudowy i obsiane pola. Na jesieni sezonu budowlanego roku 1937 na terenie województw poznańskiego i pomorskiego stanęło ponad 1500 osad. Znalazło się w nich ponad 4000 budynków. W sumie w okresie 1935-37 w województwach zachodnich utworzono całkowicie zabudowanych osad prawie 3400. Przyjmując, że w każdej osadzie zamieszkiwało minimum 5 osób, można łatwo policzyć, że 2 lata prowadzonej akcji dało pracę na roli około 16 tysiącom ludzi. Państwowy Bank Rolny ustalił kilka typów pomocy organizacyjnej i budowlanej dla osadników. Na Pomorzu na przykład były udzielane kredyt i pomoc techniczna przy projekcie i zawarciu umowy na budowę. Z kolei na terenie Wielkopolski, na przykład w Krotoszynie, budowano pod klucz i przekazywano osadnikowi skrypt dłużny. Pod jednym dachem był dom i pomieszczenia gospodarskie, całość murowana. Z kolei słynne Poniatówki wznoszono w kilku wersjach z oddzielnymi budynkami. Tak w dużym skrócie wyglądała przedwojenna parcelacja. O jej sukcesie zdecydowała też współpraca wielu podmiotów, ale o tym już w następnym odcinku. Do zobaczenia!